Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Pixelmonów. Jest dzisiaj nie kto inny jak Hunter Bright. Ano, witam. I słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie grali z Hunterem w naszą ukochaną arenkę. I jest coś specjalnego, moi drodzy, ponieważ u Huntera na kanale pokazał się również film. Jest to film dedykowany, więc nie będzie się działo dokładnie to, co w tym filmie, jak jest zazwyczaj na moim kanale, że po prostu nagrywam cały czas ten sam materiał. To jest całkiem inny materiał u Huntera na kanale, także serdecznie do niego zapraszam. Link macie w opisie oczywiście. I cóż, no chyba wiecie, co już się dzieje tutaj na naszej arence, więc bez zbędnego gadania po prostu zacznijmy zbierać nasze poksy. Mój drogi kumple, więc lecimy. Dobra, leć, weather clear, żeby nam tu deszcz nie pada, bo troszeczkę lipa. Dobra, patrzymy, co mamy pierwsze. No nie, no. Co, jakaś kupa? No. Nie lubię, jak tak robisz. Nie lubię, jak tak robisz. Mówię, to jest najgorsze to, że słuchajcie, Hunter jest ogólnie pro Elo Coxem w Pixelmonie, już tak się do niego właśnie śmiałem, że ja jestem tym gościem z Ratatą, a to jest ten gościu z Moltresem, wiecie, o co chodzi. To jest po prostu... oj tam z Moltresem od razu. Daj, XD, oj tam, akurat tak... KMWTW tak zwane. O proszę, to też mi się podoba. Nie no. No nie no. Przyznam, że taki całkiem. No u mnie najlepiej nie jest, no mógłbym rzec. To? Chociaż... to jeszcze... oj no najlepiej nie jest, powiem ci. Powiem tak. No złap się, no. Dobra, ja już mam szóstkę swoją. No ja też mam szósteczkę. Powiem ci tak, że wypadły mi dwa Pokemony pod rząd, które są tymi samymi Pokemonami i to nie są najlepsze Pokemony. Także to nie jest dobry znak. Czekaj, muszę sobie na Game Modzie troszeczkę żarcia dodać, bo wyrzuciłem. Spoczko. Tak patrzę na te ataki, które ja mam tutaj. No niektóre są spoko, niektóre są fajne, ale niektóre to są po prostu... takie, a nie inne są, no. No to jest! Chodź, siumeczku, powymieniamy się troszeczkę. Let's go date. Daj mi coś dobrego. To ty mi daj coś dobrego, stary. Dobra, jaki numerek wybierasz? Wybieram numer 1. No dobra, to nie będę ci miał tego za złe, że mi zabrałeś jedyneczkę. A ja chcę piątkę. No dobra, no to weź sobie. O, lubię Shelgona i to bardzo nawet. Tak się składa. Co ty mnie tutaj dałeś za Pokemona, to zobaczmy sobie. Sensei ja dałem ci, no. No dobra. Mógł być lepszy dobra. Pewnie, ja wiem, ja rozumiem. Mógł być lepszy, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało właśnie teraz tutaj, o. No dobra, to co, to w takim razie wyrzucamy po Pokemonie, tak? Zaraz. Tak, na 3-4, tak? Dobra, 3-4. Jeszcze raz, ja szybko dorzucam, dobra. Poczekaj, 3-4. No halo! Dobra, już, mam go. Cięciar! Okay, dobra. No tak. A ty miałeś dwa razy częstszy. No właśnie, to był ten Pokémon, którego za bardzo nie lubię, ale... ale wypadł. Ja pojęcie, co mam użyć! Soft boiled. Co robi ten atak? Od razu tłumacz. Leczy cię. Okej, okay, czyli źle, że... Po prostu cię leczy. Czy ja mam jakiś atakujący w ogóle atak? Zabierając no nie gadaj, że nie masz nic. Minimize zadaje? Coś? Nie. No to zajebiście. Nie mam żadnego atakującego. Nie masz nic ofensywnego? Jakie masz ataki? Fling, Soft Boiled, Tail Whip i Minimize. O Boże! No trochę przegryw. Dobra, to powiedz, że nie było tego. No, zmienię. No jasne. Pokiena, zobaczymy. Co ty tu masz? No też nie masz za wiele, no ale to jest Pokiena, więc... jeszcze na tak małym levelu. Dobra, może się uda. Bardzo możliwe, że nawet no niby, się uda. Niby jest szybszy, ale czy się uda? A, i udało ci się, patrz ty, dziadu. No dobra. Kolejny. Dobra, to masz, jak już lecimy psami, to lecimy psami. Łocie to cię poszczuję troszeczkę. Łocie panie. Embera jeszcze na ciebie użyłem, ale to już ominijmy ten fakt. A spoko. Dobra, to ja może użyję sobie. Nie wiem, co mam wziąć. Dobra, wezmę tego. Arken. A, to jest ten ptok. Ognisty. Tak, dokładnie. Dobra.
Co robił Plak? Plak... nie, to mi się nie przyda, ten atak będzie lepszy. No zadziałał rzeczywiście dosyć konkretnie, powiem ci. No, Arcen jest tym Pokemonem, który ma bardzo fajny atak. Jeden z najlepszych ataków, jeżeli chodzi o... Pokemony te z Kamiliny. Chyba najlepszy w sumie. Mhm. Shelgon. Dobra. Kurde, też ma beznadziejne ataki ten Shelgon troszeczkę. Dlatego dobrze, że go wziąłeś sobie. No. No powiem tak. Mogło być lepiej. Czym ja mogę cię Emberem uderzyć na Archena? No to nie jest najlepsze, no. To może tak zrobię? Co, ja mogę z ciebie Emberem walić co najwyżej, no cóż. Dobra, zobaczmy czy mocno... Tak, mocno ci już zbiłem tego, mocno ci zbiłem speeda. Możesz mnie jeszcze podpalić, także jest plus tego wszystkiego. No tak, chociaż tyle, nie? No ale twój też jest ogniowy z tego co pamiętam, Archen. Nie. Nie jest? Nie jest. Nie, Archen jest latająco kamienny, to jest Kamielina. Aha, dobra. I tu się zaczynają problemy, ponieważ... Dobra, muszę tego użyć. Umbreon, oj, bardzo fajny Pokemon. Mhm, szkoda, że niestety ataki mi nie weszły. Aha, dobra, już wiem, naprawili to. Kurde! Nawet czyli tak, muszę tego użyć. Oj, sorry, nie przyspieszyłem, ja tak czekam. Kurde, szkoda ogromna. Dobra, jest, jedna się udało. Nie, no ja to ci praktycznie tym Shelgonem nic nie robię, będę musiał niestety zmienić Poka. Może tym się coś uda tutaj wskurać. Dobra, tutaj już nie możesz mi uciec. Na razie. Myślę, że nie będzie takiej potrzeby. Przyjacielu. Wow, critical wszedł. No. No to w tym momencie masz wygrane jak nic. O! Bo ja... Jak dobrze! Chociaż ja jeden mecz! Kompletnie nie mam nic, co by mogło ci zaszkodzić w tym momencie. Oj, to jak przez... No to ten Flygon to jest, no właśnie, no. Tak. To ci tu już poleciało, to fart wystarczył, taki, nie? Takie kolegi jesteśmy, takie kolegi, tak myślałem. No widzisz. Przecież co do czego, to żody nie pomoże, nic. No widzisz. Dobra, to trzeba się wyzbyć tego wszystkiego. Tak, dokładnie, trzeba te śmierdzi dupce powyrzucać, więc trzeba to zrobić po prostu. No dobra, zobaczymy co teraz wyleci, kumplu. To, no, jejku, no jest. Nie lecz. Przestań, dobra. Muszę wyrzucić jeszcze jednego Pokemona, bo próbowałem go tyle razy wyrzucić, dobra. Jest, okej. Okay. No Kangas, Kangwagam, zostaw mnie, no, muszę kazać. O, ty jest najgorszy, no łażem, za tobą cię atakują, nie? Crazy, to są takie agresory, dobra, polecimy kolejną porę. Coś fajnego, znaczy nie, myślałem, że to jest troszeczkę inny Pokemon, to co teraz mi wypadło. Ale wygląda dobrze, więc możliwe, że jest dobry. Aż takie coś fajnego ci wypadło? Tak, bardzo fajne, no. A to był śmiech rozpaczy. Tak. Jesteś kutwo czy nie? To jak cię zaatakuje, to możesz go rzucić teraz baga, nie? No dobra, dopiero teraz mi ten... Ja wiem o tym, że z baga mogę rzucić, ale po prostu no nie chciał w ogóle się złapać. No rozumiem. No ten to jest jeszcze coś tam spoko, coś można nim ugrać. To. Aż tak? Nie lubię jak tak robisz. To. Aż sobie zobaczę co on ma. Jak on ma jeden atak, to w tym momencie dziękuję i pozamiatałem. Ma. Nie no, nie ma takiego co chciałem, ale ma jeszcze fajne właśnie, także mi się bardzo podobają. Dobra, no dobra. Jeszcze potrzebuję dwa. Chociaż tyle, że już minimum będziemy mieli remis w tym odcinku, więc o tyle jest dobrze, no. O tyle jest dobrze. Dostanę w pierdziel, już to słyszę. Aż mi się źle w Bartusiu robi, nie? Dobra. Co przy? W Bartusiu mi się źle robi, w serduszku, tak w środeczku. Bo wiem, że dostanę w pierdziel, to jest... No może bez przesady, może no dobra, będzie dobra. Może ci... Jeszcze jest, wiesz, jaka szansa! Przepraszam cię, bo ja patrzę po prostu na ataki i tak... Ej, dobra, sorry, współczuję ci. Jeszcze jest szansa, że ci po prostu podpierdzielę tego poka, więc nie kozer, ziomek. No w sumie... Yeah, jakby to wszystko... Jakby to wziąć, żeby... No
No już peniam troszeczkę, szczerze. Troszeczkę dobra, peniam. Spróbujmy, może. No tak, dobra. Tak, o, dobra, powymieniałem się. Dobra. Ja to nie zmieniam. Ja zostawię tak jak jest. Niech będzie. Dobra. To wybieraj. Zapraszam. Jedynkę. Dobrze! No. Niedobrze, najsłabszego ci zabrałem. Zmieniłem. Nie, najsłabszego to nie, ale w ostatniej chwili zmieniłem po prostu. Byś dostał 43 level, dobra, to teraz ja może wybiorę dwójkę. No wyszedłeś na tym lepiej, no. Weeman! Siemano! O mój Boże! To jest jakiś OP-pok, tak? On jest cholernie szybki i ma cholernie mocny atak. Ale widzę, że on to jest... Ja pierdykam! Widzę, że role się odwróciły. To tak jak zawsze ktoś ma pecha grając ze mną tutaj w Pixelbony, to teraz ja mam max pecha, nie? Co mnie ty, dziadu? Dobra. Dobra, to se rzucaj. Masz. Ditto! Kurde, jestem grzybem. To może zróbmy tak, o. Aha, tutaj nie, dobra, rozumiem. Jedyne co mogę robić to jest chyba to na chwilę obecną. Aha, i taka będzie wojna, że będzie... To będzie trochę trwało. O, może niekoniecznie, może niekoniecznie, rzeczywiście. Jakby dobra. Tak pomyśleć to. A teraz sobie tu użyć. No to... Użyjesz go, no użyj go, pokaż bydlaka. Dobra. O, Staraptor, hello. Cześć, witam. Witam i żegnam. No, tak myślałem, że to będzie wyglądać właśnie w ten sposób. A to nie jest mój najsilniejszy Pokémon. No ja powiem ci tak, że tym Pokémonem najprawdopodobniej zmieciesz moje party całe, także... aha, okej. Okay. Dobra. Także... To delikatnie. No dobra, nieważne co użyję teraz, to my zmieciesz tym. Wiesz co, to ja może zmienię. Pokażę ci najsilniejszego Pokemona jakiego. Ampharos, hello! Cześć, owieczko. To teraz tak, tutaj hit, one hit KO. Proszę bardzo. Nie, rób tak. O, Slowpoke, no to też, to cześć. Znaczy, ja bym się teraz nie rzucił. Ampharos jest strasznie silny. Mało doceniany, ale stary. O, mój Magby. Cześć, Magby. Nie! Na razie, Magby. To już koniec jest, kurwa! To było bardzo szybkie, ale dobra, chociaż tyle, bo wygrałem pierwszą walkę. Pierwszą walkę wygrałem, więc mamy remis, stary. Chociaż tyle, no. Uratowałem honor, w końcu się udało. Ale no, powiem wam, że to jest bestia. To jest bestia z Pixelmonów po prostu. Jego się to nie da pokonać. Uważać. Nie no, są osoby, które by mnie pokonały. To jeszcze nic. Ale Hunter, no jest bestia straszna. Dobra, słuchajcie, jeśli wam się podobał ten odcinek, to pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę i wbić do Huntera, zobaczyć, co robi ze mną w odcinku u niego na kanale. Myślę, że warto, bo też tam zrobił pewną rzecz, która jest warta poklasku tak ostro na samym początku. Oj tam. No i cóż, no, trzymajcie się, do następnego. Siemano, cześć. Juhu!